Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Tomek Wełna. Mam przyjemność zaprosić Was na wspólne malowanie, na wspólne akwarelowe malowanie inspirowane genialnymi pracami Alvaro Castagneta, urugwajskiego akwarelisty, wybitnego akwarelisty międzynarodowej sławy i klasy. Link do galerii Alvaro Castagneta znajdziecie w opisie tutaj transmisji oraz pod transmisją w poście, który przed chwilą tam umieściłem. Polecam przejrzeć tę galerię, zresztą fragmencik tej galerii już wkrótce zobaczymy razem. Pokażę Wam kilka prac i zwrócę uwagę na kilka detali, na kilka charakterystycznych cech twórczości genialnego akwarelisty. Zaraz po tym wspólnie namalujemy pejzaż wenecki. Wenecja to również ulubione zakątki Alvaro Castagneta. Jednym z nich jest Paryż. To są miasta, z reguły największe miasta świata, stolice, które Alvaro Castagneta ujmuje w akwareli, szczególnie w bardzo charakterystycznym, kontrastowym oświetleniu. To w ogóle akwarelista niezwykle wrażliwy na światło. I światło po oglądaniu prac Alvaro Castagneta wydaje się być tym najważniejszym elementem w akwareli. Wraz z kolorem oczywiście, który ze światła wynika. Mam nadzieję, że już za chwilę wspólnie będziemy mieli przyjemność rzeźbić światłem Canal Grande w Wenecji ze zdjęcia, które za mną. To zdjęcie również znajdziecie na naszej stronie na Facebooku, na grupie Oko, do której serdecznie zapraszam wszystkich, którzy mieliby ochotę wesprzeć pracownię kwotą 100 zł miesięcznie i otrzymywać korekty i odpowiedzi do swoich prac. Moi drodzy, raz jeszcze witam wszystkich, z tej strony Tomek Wełna. Zapraszam na wspólne akwarelowe malowanie, inspirowane ekspresją w pracach genialnego Alvaro Castagneta. Link do galerii, którą za chwileczkę Wam pokażę, fragmenty tej galerii genialnego akwarelisty, znajdziecie w opisie do tej transmisji oraz na stronie na Facebooku w poście pod tą transmisją. Zapraszam serdecznie. Rzućmy okiem na galerię, po czym zajmiemy się malowaniem. Przydadzą się dzisiaj oczywiście akwarele. Przyda się papier. Ja dzisiaj użyję trochę większego formatu. To jest format nawet trochę większy niż A3 w pionie. I bardzo serdecznie polecam Wam malować w pionie lub pod kątem. Więc wykorzystajcie chwilę, jeżeli nie macie teraz pracy przypiętej pod jakimś kątem lub w pionie, wystarczy podłożyć kilka książek, na przykład pod deskę, do której macie przypiętą pracę. To bardzo, bardzo pomaga akwareli spływać, co zresztą zaraz zobaczycie. I gorąco polecam Wam malować akwarele na pochyleniu od 45 stopni do pionu. Najlepsze, szczerze mówiąc, jest około 40-60 stopni. To jest taki optymalny kąt do malowania akwareli. Zapraszam zatem do rzutu oka na galerię Alvaro Castagneta, a zaraz po tym zaczniemy malowanie. Zapraszam Was serdecznie, zobaczycie tutaj kilka prac, które wybrałem. Tylko przestawię kamerę na drugi statyw. Otóż to. Alvaro Castagnet, pisany razem.net. To adres galerii akwarelisty, którą serdecznie polecam. A co w niej znajdziemy? Znajdziemy w niej akwarelową poezję. Zobaczcie na to, co tutaj się dzieje. Na szkicowość i na skrótowość, jaką posługuje się Alvaro Castagnet w swoich pracach. Na to, jak operuje kontrastem i światłem. Zapraszam i zachęcam do zadawania pytań. Mam oko na Wasze komentarze i pytania. Z przyjemnością będę odpowiadał. Także tylko wystarczy napisać. Dzielcie się swoimi uwagami na temat twórczości Alvaro Castagneta. No i przede wszystkim zachęcam do odwiedzania jego galerii. Kolejna praca. Istna akwarelowa poezja. Zobaczcie, jak wykorzystana jest woda w tej pracy. I tak naprawdę
jak pokazane są detale, ich prawie nie ma. To jest malarska plama nasycona światłym kolorem, podobnie tutaj. Zasugerowane są tylko bardzo dynamicznie pewne rytmy i pewne detale. Raz jeszcze pokażę te akwarele. Zobaczcie, jak Alvaro Castagnet dzieli akwarele na fragmenty cienia i światła. Jak rozcina cień rytmami światła. Ile jest ekspresji i dynamiki w tych pracach. Ta właśnie ekspresja zawsze mnie zachwyca u wspaniałego akwarelisty. Paryż. Alvaro Castagnet pięknie mówi o akwareli, ilustrując swoje słowa malowanymi na żywo akwarelami. Takie filmy znajdziecie w YouTube, zresztą takie filmy znajdziecie również tutaj na jego stronie, w jego galerii, do której serdecznie Was zapraszam i którą bardzo gorąco polecam. Jeżeli lubicie akwarele, jeżeli szukacie w akwareli prawdziwego jej ducha, to zdecydowanie znajdziecie go tutaj. Postaramy się dzisiaj oddać tę żywiołowość, lekkość i szkicowość, co jest oczywiście niezwykle trudne, ale przede wszystkim pierwszym krokiem jest odwaga. Alvaro Castagnet pięknie opowiada o tym, żeby mieć odwagę, żeby mieć przekonanie i pewność siebie, bo jeżeli mamy pewność siebie malując, to nasi widzowie będą przekonani. Jeżeli nam brakuje pewności siebie, to nie będziemy w stanie przekonać do swoich prac widza. Będziemy ćwiczyć tę pewność siebie już za chwilkę, zobaczymy, jak nam się to uda. W razie czego zawsze można wziąć nową kartkę i zacząć od początku. W akwareli nie ma zbyt wiele miejsca na poprawki, dlatego warto po prostu powtarzać. Dobrze, zaczynajmy zatem malować. Dziękuję Wam, zapraszam na wizytę w Galerii Mistrza, a ja już powiem, czym będę malował. Powiem i pokażę. Będę malował dzisiaj moimi własnymi akwarelami zrobionymi przeze mnie. Będą to kolory ugier. Tak naprawdę jest to umbra hawańska, ale zbliżona jest bardzo w kolorze do ugru lub złotego ugru. Jest to umbra cypryjska, która jest bardzo zbliżona do sieny palonej. Jest trochę ciemniejsza niż siena palona, ale możecie zupełnie spokojnie użyć klasycznej sieny palonej oraz ultramaryna. Muszę powiedzieć, że to taki zestaw moich trzech ulubionych kolorów, dlatego te akwarele akurat dzisiaj wybrałem. O tym, jak zrobić własne akwarele, wkrótce Wam opowiem. Muszę powiedzieć i przyznać, że one mają fenomenalną jakość, ponieważ wykonuję je z najlepszych pigmentów. Są bardzo napigmentowane, bardzo dobrze rozdrobnione. Po prostu świetnie się nimi maluje, mają bardzo nasycony kolor. Także polecam tworzyć własne akwarele. To wcale nie jest takie trudne, zresztą powiem Wam, jak to robić. Będę malował trzema pędzlami. Oczywiście moim pędzlem Winsor Newton Pure Squirrel z Łosia Wiewiórki. To jest numer 12, najgrubszy pędzel z serii, do dużych formatów idealny. Będę malował pędzlem Renaissance, który jest bardzo ciekawym pędzlem, bardzo go również lubię, takim długim pędzlem, lekko sztyletowatym. Również włosie wiewiórki plus włókna syntetyczne, co mu nadaje bardzo, bardzo wdzięczną sprężystość. Bardzo dobrze się nim maluje i on jest niezwykle dokładny. Już Wam pokazuję. Kiedy zmoczymy ten pędzel, to on się zbiera w idealny szpicek na końcu. Tym pędzlem możemy malować pojedyncze włosy na czyjejś głowie. Przyda się również płaski pędzel. Zawsze, kiedy malujemy architekturę, płaskie pędzle są bardzo pomocne i bardzo wskazane. Włosie syntetyczne, pędzel Art S Gioconda, rosyjski pędzel. Myślę, że użyję gdzieś również kredek akwarelowych, o których już dzisiaj rano opowiadałem. Kredki Caran d'Ache Genève. Kredki, które dzisiaj testuję.
ze sklepu auroraone.pl, który polecam. Dobrze, zaczynajmy zatem malowanie. U mnie format papieru, tak jak mówiłem, troszkę większy niż A3. To jest papier Happy Color, 250 gram. Trochę cienki papier, ale ja bardzo ten papier lubię, dlatego będę dzisiaj na nim malował. Zaczniemy oczywiście od krótkiego szkicu. Dobrze, udało się wszystko zmieścić w kadrze. Zaczynajmy zatem szkicowanie. Zapraszam do zadawania wszelkich pytań, będę na nie odpowiadał. Pozdrawiam, dobry wieczór, pani Agato. Pani Bożena poszukuje pewności siebie. Pani Bożeno, będzie dobrze. Proszę państwa, będzie dobrze, pewność siebie się znajdzie. A jak coś nie pójdzie tak, jak trzeba, to zmienimy kartkę i weźmiemy nową. Ta świadomość zawsze dodaje odwagi. Możecie odmierzyć sobie 1/3 od góry. Tak dokładnie skadrowałem to zdjęcie, żebyśmy mieli 1/3 od góry i 1/3 w poziomie. I to będzie wysokość, czy też punkt, w którym zbiegają się obie krawędzie Canale Grande. To będzie ten właśnie punkcik tutaj. Możemy zaznaczyć ten punkt na naszej kartce i z pewnością siebie, nie przejmując się i nie czekając, szarpaną kreską, bo pamiętajmy, dzisiaj sporo ekspresji, zaznaczymy sobie tę krawędź kanału. Ona może tutaj leciutko zakręcać w dół. Tutaj postawimy ścianę, to będzie krawędź kamienicy. No już użyję grubszego i bardziej miękkiego ołówka, albo nawet już mam tutaj ołówek. O, bardzo proszę. Tak, abyście widzieli, co ja tutaj szkicuję. I pójdziemy sobie ze śmiałą kreską również w górę. Lekko po skosie dodamy dach i elewację w lekkiej perspektywie tutaj, w tym miejscu. Nie będziemy naprawdę wdawać się w te wszystkie szczegóły. Pod inspiracją Alvaro Castagneta postaramy się dzisiaj malować głównie plamami i w taki sposób, aby budynki malowały się same. Polecam wam dynamiczne, szybkie kreski. Nie będziemy szkicować okien, to zrobimy pędzelkiem. Zobaczycie, że to też jest możliwe. Właściwie interesują nas na razie zarysy tych plam, zarysy budynków i do tego dodamy dużo, dużo spontanicznej ekspresji. Podzielimy sobie naszą akwarelę tak naprawdę na 3 plamy. Tą plamę, tę plamę i tę. No i jeszcze niebo, czyli 4. 1, 2, 3, 4. I namalujemy je dosłownie jak pojedyncze plamy. Zaraz to zresztą zobaczycie. Dlatego to, co w tej chwili nas interesuje, to ten właśnie fragment. Nie wnikamy specjalnie w detale, po prostu zaznaczymy sobie, jak ta linia biegnie. Ja zaraz troszeczkę zwolnię, żebyście nie musieli zbytnio pędzić. Gdzieś tutaj zaznaczymy sobie oczywiście gondolę. Tutaj wystarczy nam tylko nieregularna linia. Słuchajcie, im więcej spontaniczności, tym lepiej.
Dodajmy kilka gondoli, jedna będzie troszeczkę poza połową. Właściwie zacznie się w połowie, troszkę nawet poniżej połowy i gdzieś tutaj się zakończy. Zaraz pod nią będzie druga gondola. Gondolierzy. I w zupełności tyle wystarczy. Nie chcemy więcej szczegółów, bo nas te szczegóły sprowadzą na manowce. My się dzisiaj będziemy zajmować plamą, a później będziemy machać pędzelkami, jak szabelkami niemal. Nawet te gondole trzy sobie zostawimy na później. Dodamy je po prostu dotknięciami pędzla. Pokażę, jak będę mieszał kolory i jakie będę mieszał kolory. Najpierw rozmieszamy sobie najjaśniejszy kolor z potrzebnych. Będzie to kolor pomocny przy malowaniu nieba. Ja użyję troszkę umbry hawańskiej, bo to umbra z Hawany, żeby ocieplić. Ja bardzo lubię umbrę, wolę umbrę niż żółcienie, bo żółcienie są bardzo ryzykowne i za żółte, jak dla mnie. Ja szukam zawsze pewnych naturalnych tonacji i cenię sobie w umbrze właśnie tą jej naturalność. Ciepło, jakiś mikro dodatek, ale naprawdę mikro dodatek ultramaryny też się przyda. Rozrobię tej farby dużo, zresztą zaraz zmoczę papier. Zacznę od tego, że zmoczę pędzel, bo on musi się napić wody. Ten pędzel pije wodę jak szalony. Szmatka. Pamiętajcie też o szmatce. Szmatkę wycieramy nadmiar wody z pędzla. Ona jest niezbędna, kiedy malujemy akwarelami. I tak zanim nałożę akwarele na partię nieba, to lekko i nieregularnie zmoczę papier. Zmoczę też budynki. Spontanicznie i żywiołowo. Zejdę nawet niżej. Dobra. I teraz sporo wody. Niech ten pędzel się napije, bo on pije i pije. Pozwolę sobie teraz przyczepić już kamerę, bo teraz będzie się działo dużo i muszę mieć wolne obie ręce. Słuchajcie, szerokimi pociągnięciami, co umożliwia taki właśnie pędzel, nakładam kolor.
Gdzieś tutaj zbiorę nadmiar koloru, bo chcę mieć tam najjaśniejszy, no jeden z jaśniejszych fragmentów w każdym razie. Takich pełnych bieli tutaj w zasadzie nie będzie. Natomiast woda będzie stopniowo przechodziła sobie w chłodniejsze tony, aż do ultramaryny. No, nie do czystej ultramaryny oczywiście, ale w chłodniejsze zdecydowanie. To, co zrobię teraz, przyciemnię troszeczkę te fragmenty, które mają się częściowo odbić w wodzie, ponieważ tutaj z dużą ilością wody te kamienice będą odbijać się częściowo w kanale. Niech to sobie wszystko płynie pięknie na razie. Teraz biorę ultramarynę i trochę sieny palonej lub jej odpowiednika i przyciemnię ten fragment, gdzie mamy budynki w cieniu, gdzie będziemy chcieli też mieć odbicie. Pracujcie dynamicznie, możecie również użyć palca, żeby gdzieś rozciągnąć fragmenty gondoli. Możecie użyć palca, żeby akwarelę gdzieś rozciągnąć w dół. Paznokciem dodam kilka słupów, które tutaj jaśniejsze pojawiają się. Zaraz jak woda przeschnie, to przestanie się odbijać i będziecie troszkę lepiej widzieć o właśnie te fragmenty, które obecnie są bardzo jasne. Proponuję, nie czekając wiele, jeszcze dodać tutaj trochę, czy nawet wiele cienia. Oddzielimy tutaj takie czerwone markizy, które pojawiają się. Nie będziemy tego fragmentu zamalowywać. Namalujemy go za chwilkę. I znowu kilkoma akcentami. Śmignięciami koniuszka pędzla możemy namalować wodę i odbicia w wodzie pod gondolami.
I tutaj w tych mrokach tak naprawdę wykorzystujemy czysty malarski przypadek, lekko kontrolowany oczywiście, ale to głównie nasza wyobraźnia, nasze oko i głowa będą nam podpowiadać, co tam może się znajdować. Teraz czas na drugą warstwę. Dwie kolejne warstwy to będzie zdecydowane ocieplenie tych kamienic po tej stronie oraz przyciemnienie tej partii, tak żebyśmy dostali kontrast. Niebo będzie najjaśniejszą partią, podobnie będzie świeciła woda w kanale, natomiast reszta będzie zdecydowanie ciemniejsza. Ale również będziemy przyciemniać ją stopniowo. Ja użyję teraz już mojego płaskiego pędzla umbry. Fragmenty zostawiam niezamalowane, niech one łapią trochę więcej światła, ale to jest tak naprawdę bardzo spontaniczne działanie i po prostu buduje rytmy niezamalowanych powierzchni, po czym idę dalej. Lekko rozjaśniając akwarelę tam ku końcowi. Od razu użyję też troszkę sieny palonej, czy też jej odpowiednika, bo to akurat nie jest do końca siena palona, ale wy możecie jej właśnie użyć. Możemy lekko zmoczyć jeszcze powierzchnię kanału pod naszymi kamienicami, tak żeby ich kolor lekko jeszcze przepłynął i wlał się w kanał. Palec, paznokieć, spontaniczne ślady poziome pomogą wam namalować
efekt odbicia, no i efekt pofalowanej lekko wody. Nadal chcemy jeszcze troszkę więcej kontrastu, dlatego wpuścimy przede wszystkim na dach i na górne linie, na górne części kamienic jeszcze nieco przyciemnienia. Możecie dodać troszeczkę ultramaryny w tych partiach, które są w cieniu, to pomoże je ochłodzić. No i powoli, powoli wyłania się ten walor, który chcemy uzyskać. Ten właściwy ciemny walor, który zbuduje nam kontrast, bo na razie jeszcze tego kontrastu nie ma wystarczającego. Pozwolę tamtej stronie trochę wyschnąć i przeniosę się na stronę drugą, gdzie użyję głównie ultramaryny i sieny palonej. To będzie ta chłodna, chłodniejsza strona kanału. Zostawimy tutaj jaśniejszą plamkę, kilka jaśniejszych plamek na dachy, na markizy, które się tutaj znajdują. Tylko dotknięciami pędzla zasugerujemy rytmy okien w kamienicach. Bardzo, bardzo szkicowo i bardzo oszczędnie. Lekko zwilżonym pędzelkiem rozciągam jeszcze troszkę ten kolor na pozostały fragment budynku. Mamy tutaj trochę dachów. Woda sobie płynie, ale bardzo dobrze, bo odda w ten sposób te słupy, które służą do cumowania gondoli. Ja nawet jeszcze od razu kilka takich słupów tutaj zamarkuję płaskim pędzlem. To będzie jedno z nielicznych miejsc, gdzie użyję czerwień i wpuszczę tę czerwień z kredki. Tam jest piękny czerwony dach, czerwona markiza właściwie. Można oczywiście użyć do tego zupełnie spokojnie też akwareli, to nie musi być kredka. Mając tę kredkę w ręce, zaznaczę jeszcze kilka cieplejszych detali na łódkach, na gondolach właściwie, mówiąc poprawnie.
Korzystając z tego, że mam na pędzlu taki ciemny i chłodny brąz, dodam jeszcze kilka przyciemnień po drugiej stronie kanału. Te kontrasty tutaj są ważne, one pomogą nam naprawdę zbudować przestrzeń przede wszystkim. Używam paznokcia, żeby gdzieś podkreślić gzymsy, zbudować troszkę też perspektywę. Zobaczcie, takimi machnięciami palca, paznokcia można świetnie to zrobić. W czasie, kiedy schnie sobie jeszcze lewa strona, zajmę się wodą. To będzie dosyć delikatny proces, to znaczy chodzi o to, żeby nie pokazać tutaj zbyt wielu detali. Nie chcemy malować fal dosłownie. Proponuję użyć pędzelka w taki właśnie sposób. I machając tylko jego szpickiem, lekko zadrażnić te powierzchnie. Im odważniej to zrobimy, tym lepiej, im bardziej spontanicznie. Tutaj nie sprawdzi się rysowanie tych fal dosłownie. To muszą być... Zobaczcie, jak ja trzymam pędzelek w ten sposób i właśnie po to się przydają takie długie pędzelki i macham po prostu nim po papierze.
kilkoma ruchami namaluję jeszcze gondolierów. Ale bardzo oszczędnie i bardzo abstrakcyjnie. Nie starajcie się tutaj malować na siłę dosłownych ludzików, bo to kończy się zazwyczaj niedobrze. Troszkę powiększę tego gondoliera. O właśnie. I teraz czas na kilka akcentów, kilka detali. Bardzo skondensowaną mieszanką ultramaryny i sieny palonej. Przyciemnię jeszcze dziób gondoli oraz odbicie które ona zostawia w wodzie. Tutaj w cieniu już naprawdę spontanicznie i bez rysowania czy szkicowania dosłownych kształtów wprowadzę sporą ilość plam, tak żeby dostać mocniejszy kontrast. Kilka jeszcze akcentów kredką. Myślę, że użyję kredki również tutaj na dachach. Śmiało można jeszcze teraz, kiedy już wyschła ta warstwa, troszkę przyciemnić dachy, jakieś wybrane przestrzenie między kamienicami, gzymsy. Jeszcze kilka przystani gondolowych. Dodajmy też troszkę życia na kanale. Tam jest troszkę okrętów, gondoli. Tam jeszcze coś się dzieje. No i przede wszystkim możemy teraz dodać te trzy gondolki. Ciekawe pytanie, jak dobierać temat do techniki? Tak, poniekąd są pewne tematy bardziej adekwatne do pewnych technik. Muszę przemyśleć to zagadnienie i z przyjemnością o tym opowiem. I te gondolki, które tutaj, one teraz świetnie wypełnią tę dziurę, którą tu mieliśmy jeszcze przed chwilą. No i dadzą też wrażenie i poczucie, że tutaj też jest woda.
bo odczucie wody pokazujemy przede wszystkim obiektami, które na tej wodzie się znajdują i obiektami, które rzucają na wodę cienie. Również paznokciem wprowadzę tutaj kilka przedrapań. Warto drapać po akwareli, warto dotykać akwareli palcami. Zachęcam Was do tego. Spróbujcie gdzieś w pewnych miejscach użyć również Waszych palców. Teraz, kiedy te warstwy już w dużej mierze wyschły, nałożę jeszcze jeden cieniutki laserunek z ultramaryny, żeby ochłodzić i jeszcze odrobinkę przyciemnić ten fragment. Wyjdę tutaj jeszcze kilkoma ciemniejszymi detalami, których w tej chwili jeszcze nieco brakuje. No właśnie w ten sposób. Myślę, że takie przyciemnienie dodam jeszcze na przyciemnienie ultramaryną i lekkie ochłodzenie. No właśnie tutaj. Kilka ostatnich akcentów. Dodam jeszcze kredką. Można równie dobrze użyć do tego cienkiego pędzelka.
i gotowe. Na tym zatrzymam tę akwarelę. Może jeszcze jakaś postać tutaj siedząca pasażera w gondoli, ponieważ tutaj kilka postaci się pojawia. A, pokażę wam jeszcze jedną rzecz, zanim skończę. Mianowicie użycie białej tempery. Teraz do detali, do blików. Zrobię tutaj zbliżenie na fragmenty, na których jeszcze jakieś pojedyncze bliki będą się pojawiać. Do takich detali mam jeszcze jeden ulubiony pędzel. On po zmoczeniu zrobi się bardzo ostry. Już zobaczycie. Biały gwasz. Właściwie nie tempera, a gwasz. Troszeczkę go ochłodzę ultramaryną. I bardzo, bardzo dynamicznymi pociągnięciami dodaję jeszcze troszeczkę świateł na gzymsach, trochę chłodnych tonów. Tutaj dodam na przykład podziały na tej kamienicy. Troszkę je rozmaluję, żeby nie były aż tak wyraźne. Moi drodzy, z pewnością nie jest to jeszcze idealna wersja i myślę, że temat jeszcze powtórzę, ale mam nadzieję, że udało mi się wam zaprezentować, na czym polega ekspresja w akwareli, na czym polega szkicowość w akwareli i niedopowiedzenie w akwareli. Teraz ten ulubiony moment zrywania taśmy. I zachęcam was do powtarzania, do podchodzenia do tego czy innych tematów kilkakrotnie. Za każdym razem nauczycie się czegoś nowego. Odkryjecie coś więcej.
I zachęcam Was do pełnej spontaniczności, do tak swobodnych śladów, gdzie wszystko jest właściwie szkicowe, ale masa i nagromadzenie elementów same tworzą dla naszego oka podpowiedź. I to lubię w akwareli. Taką akwarelę lubię. I zachęcam Was do takich właśnie akwarelowych eksperymentów. No i z daleka wszystko wygląda zupełnie inaczej. Z bliska wygląda często nieporadnie i jeszcze niedoskonale. Z daleka wszystko to zaczyna lepiej grać ze sobą. Bardzo uprzejmie dziękuję Wam za wspólne malowanie. Z góry dziękuję też za wszelkie wsparcia pracowni. Dzięki Waszym wsparciom pracownia funkcjonuje, te zajęcia nadal się odbywają. Dziękuję wszystkim uczestnikom grupy, którzy swoim uczestnictwem są fundamentem tej pracowni. Jeżeli ktoś z Was zechce dołączyć do grupy, to link znajdziecie w opisie do tej transmisji. Zapraszam serdecznie. Działajmy akwarelą. Do tematu ekspresji w akwareli będziemy wracać. Przed nami też sporo kredek akwarelowych. Zapraszam serdecznie do galerii genialnego Alvaro Castagneta. Link do niej znajdziecie w opisie do tej transmisji oraz w poście poniżej naszej transmisji. Bardzo, bardzo dziękuję Wam za wspólne malowanie i życzę dobrego akwarelowego wieczoru. Dobranoc. Jak zawsze ocena z daleka odsłania jeszcze duże rzeczy, które można poprawić. Dziękuję.